Siostra Małgorzata Chmielewska jest przełożoną wspólnoty Chleb Życia w Polsce, która prowadzi domy dla osób bezdomnych, chorych i dla samotnych matek. Przed wstąpieniem do wspólnoty pracowała m.in. jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach. Organizowała pomoc dla kobiet przebywających w więzieniu i założyła dom dla kobiet bezdomnych. Są trzy adresy, pod którymi trzeba szukać Chrystusa i to trzeba szukać ich pod wszystkimi trzema naraz. To jest Eucharystia, to jest Kościół jako wspólnota, jako tradycja, jako przekaz wiary i to jest człowiek ubogi. To jest najtrudniejszy adres. To jest konieczność niesienia ciężaru i trudu drugiego człowieka razem z nim. Mieszkańcy domów prowadzonych przez wspólnotę Chleb Życia sami remontują stare, opuszczone budynki i wykonują znaczną część codziennych prac. Gotują, sprzątają, hodują warzywa i drób. Prowadzą sprzedaż wytworzonych przez siebie produktów. Siostra Małgorzata mieszka z ubogimi pod jednym dachem. Po prostu jesteśmy razem i wzajemnie się o siebie troszczymy. To jest coś jak powiedzmy taka dziwaczna rodzina. Wspólnota Chleb Życia prowadzi w Polsce 7 domów dla ubogich i bezdomnych, a także przedszkole i świetlice dla dzieci. Stworzony przez wspólnotę fundusz stypendialny wspomaga 600 uczniów. My sobie niczego nie wymyślamy. Kolejne nasze domy powstawały po prostu jako odpowiedź na konieczność, na ludzi, których wierzymy, Pan Bóg do nas wysłał, nazywamy ich w cudzysłowie oczywiście żartobliwie prorokami. Staje człowiek i ma potrzeby i teraz trzeba na te potrzeby jakoś odpowiedzieć. I podobnie było z dziećmi. Siostra Małgorzata Chmielewska ma 4 przybranych dzieci, między innymi upośledzonego syna samotnej alkoholiczki, która trafiła kiedyś do jednego z domów wspólnoty, ale nie była w stanie wyjść z nałogu. W pewnym momencie życia stanął przede mną Artur, a potem stawały kolejne dzieci i pytanie brzmiało, no to co, Gosiu, zrobisz? Czy odeślesz do domu dziecka, wiedząc o tym, co je tam czeka, czy też spróbujemy zdobyć stopień mamusia? No i próbujemy do dzisiaj. Z tym, że jeśli już teraz stanie przede mną małe dziecko, to niech nie liczy, jestem za stary. Siostra Małgorzata Chmielewska nagrodzona została za cierpliwą i pełną niespożytej inwencji pracę na rzecz bezdomnych i wykluczonych. Siostra Chmielewska uczy mądrej miłości i przypomina, że ubogi powinien mieszkać w sercu Kościoła. Siostra Chmielewska należy do tych nielicznych ludzi, którzy nie pochylają się nad potrzebującymi, tylko którzy żyją razem z nimi. Robi to z miłości do Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że cokolwiekśmy uczynili jednemu z tych braci naszych najmniejszych, to Jemu. I powiedział, że nie ma większej miłości, niż jeżeli ktoś życie swoje daje, aby inni mieli życie. Ja nie wiem, czy jest lepszy sposób wykładu Ewangelii, niż ten, który nam codziennie przed oczy stawia siostra Małgorzata Chmielewska. Siostra Małgorzata Chmielewska, laureatka nagrody imienia księdza Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata.